Agnieszka, dzisiaj taki wyjątkowy parentingowy event, czyli temat właściwie, który dla Ciebie jest bardzo, bardzo bliski, ale zakładam, że nie od zawsze tak było. I chciałam Cię podpytać, bo w sumie nigdy nie miałam przyjemności rozmawiać z Tobą na ten temat, co właściwie Ciebie tak najbardziej zaskoczyło w macierzyństwie? Wiesz co, chyba teraz to, że to drugie dziecko jest zupełnie inne niż pierwsze i że schematy, które działały za pierwszym razem, absolutnie nie działają, więc trzeba się tak naprawdę uczyć wszystkiego na nowo, no bo mamy nowego człowieka, no już od 2,5 roku, ale jednak to jest zupełnie inna istota, która ma inne potrzeby, inny temperament, inny charakter i nasze działania też w związku z tym powinny być inne, żeby zaspokoić te potrzeby Gabrysi, więc chyba to na ten moment, wiesz, na każdym etapie mnie coś zaskakuje i to jest ciekawe w macierzyństwie i wiesz, to moim zdaniem, to co nas zaskakuje, to co nas niepokoi, to co nas też cieszy, czyli wszystko, gdzie są jakieś różne silne emocje, to jest to, co nam daje możliwość wzrastania jako ludziom. Dlatego ja uważam, że rodzicielstwo jest czymś fantastycznym, nie tylko dlatego, że mamy cudowne istoty, które kochają bezwarunkowo, ale też jest przestrzenią do tego, żeby się rozwijać. Jak jest na przykład u Was, która córeczka jest spokojniejsza, która ma większy temperament? Emilka pierwsza jest znacznie spokojniejsza. Jest też taka mocno artystyczna, bardzo empatyczna, wrażliwa. A Gabrysia jest, ma taką chyba trochę duszę sportowca, w sensie ona nie widzi rzeczy niemożliwych, ona ma cel, ona go realizuje i też jest bardziej taka, chociaż temperament na obie mają swoje jakieś tam, natomiast tak, no różnią się pod tym względem. To teraz zadam Ci takie kontrowersyjne pytanie odnośnie kar. No bo tak jak tutaj na przykład na spotkaniu sporo mówiliśmy o tym, że jednak to rodzic powinien już od tego trzeciego miesiąca życia zająć się wychowywaniem dziecka, wprowadzać pewne reguły. No wiemy, obie jesteśmy mamami, że no nie zawsze to rodzicielstwo jest łatwe. Czasami dzieci mają swoje lepsze, gorsze dni. I my też, zdecydowanie. Jaki Wy macie na przykład system nagród, kar? Jak w ogóle do tego podchodzicie? Wiesz co, nie mam tego tak usystematyzowane, że w ogóle u nas nie ma czegoś takiego jak kary i nie będzie kar. I ja też nie miałam kar i uważam to za jedną z najlepszych rzeczy, które były w moim okresie dzieciństwa i dojrzewania, że tych kar nie było. Jako nastolatka też nie miałam kary, ja miałam rozmowę. I to jest coś, co są rzeczy, które chcę zrobić inaczej niż moja mama, są rzeczy, które chcę zrobić tak samo. Ja akurat to chcę powtórzyć, ponieważ dla mnie kluczowym elementem wychowanie jest rozmowa z dzieckiem na każdym etapie życia, bo i z tym maluszkiem, które ma dopiero roczek i jeszcze nie mówi samo, więc jeszcze nie do końca z nami rozmawia, ale już rozumie wszystko. W zasadzie dzieci rozumieją wszystko od samego początku. I to też, wiesz, i dla mnie kary nie są czymś kontrowersyjnym. Mam na myśli, że dla mnie oczywiste jest, że się nie karze dzieci. Dlatego ja w ogóle tego nie biorę pod uwagę. Ale za to bardzo takie refleksyjne powinno być dla wielu rodziców i to, co się niestety jakby też promuje gdzieś tam w social mediach i tak dalej, że no to, choć już to się bardzo zmienia, ale że jednak te małe dzieci to one tam nic nie rozumieją, nie? Że jakby, nie no, dzieci wszystko rozumieją, warto z nimi rozmawiać i warto dochodzić jakby źródła problemu. Tak, no bo jeżeli mówimy o karach, to znaczy, że coś się wydarzyło. Jeżeli się wydarzyło, no to z czegoś to wynika. Więc takie kopanie to wcale nie jest łatwe. Nie mówię, że jest. Natomiast ja uważam, że szukanie rozwiązań jest najważniejsze. Najważniejsze jest szukanie rozwiązań, choć czasem bywa trudno, ale pójście na łatwiznę niczego nie rozwiązuje.